Jeśli wszystko pójdzie ok, brawo dla Martyny. Ten trik nie wyszedł mi tylko raz. Dziś jest moja druga próba. Uwaga! Brawo dla Martyny! Jeżeli jest tam coś, to tak nie mówię. A Martyna, zostań z nami. Jeszcze chwila. Zobacz, za chwilę będę na górze roweru. Sam nie podniosę maszet, dlatego rzuci się do mnie. Spokojnie, widziałem to już kiedyś. Sam lubię trzymać to bezpieczne miejsce. Natomiast Jakub, proszę pomóż się plecami na kurtce. Śmiało, tak jak wczoraj w nocy. O ten sposób, Jakub. Publiczne, zachęcie go nowami. Ja zadzwonię na swoje bezpieczeństwo. No nie, my będziemy się razem położyć, ponieważ ja będę przed ciebie, więc właśnie gąsko możesz napotkać przeszkodę. Spokojnie. Robimy tak. Ręce razem, nogi razem. Wiesz czemu? Później łatwiej jest to ciało do trumny. Nie, ty się martwisz, ale przygotowałem się za to na swoje bezpieczeństwo. Wiem, że to dla pani jest fajne. Słuchajcie, za chwilę zrozumiemy, czy pani nad Jakubem. Teraz chwilę obowiązek na motocyklu. Jeśli jesteście z nami, krzyknijcie tak! To teraz wszyscy, podnieśmy ręce na Jakuba. Wszystkie ręce w górę, śmiało. Zróbmy hałas na Jakuba. Raz, raz. Twoje tempo, wszystkie moje klaski. Zamknij oczy. Głośniej! Wszyscy! Panie i panowie, Jakub! Brawo Jakub, ale to jeszcze nie koniec. Przechodzimy do roweru, zrobimy to w ten sposób. Wszystkich trzech asystentów. Poproszę, abyście zablokowali rower. Jakub, stań od frontu. Jedną ręką trzymaj tutaj. Proszę stań tak. Prawa noga idzie tutaj, adekwatnie prawa noga tutaj. Jedna ręka między łańcuchem, druga wydeł. Okej. Okay. Martyna, maczety będziesz trzymać i będziesz do mnie rzucać, prawda? Jedna głowa. Mamy fajną publiczność, zaimprowizujemy. Spojrzałem na ciebie, pomyślałem, że zrobimy coś fajnego i to zrobimy. Stoisz proszę obok walizki. Słuchajcie, za chwilę. Martyna, stoisz na walizce tak jak ja, okej? Tak, tak, śmiało. Zrobimy w ten sposób. Chciałbym, żebyś poczuła się swobodnie, nie stresowała się. Możesz ręce wziąć tak jak tak, swobodnie. Martyna, weź się tak swobodnie. Zamknij oczy na razie.